Cześć, Szymon z tej strony, witajcie na moim kanale w kolejnym odcinku Przeczytane z biblioteki. Marini, frankofoński twórca, który kojarzy się z wybitnymi ilustracjami, ale nie zawsze wystarczająco dobrą za nią fabułą. Co my tu mamy? Mamy tutaj Orły Rzymu i spróbuję powiedzieć kilka słów na temat tego komiksu, który wypożyczyłem w Książce Beskidzkiej w Bielsku-Białej w Bibliotece Głównej. Zaczynamy od mapy Europy w dużej mierze i basenu Morza Śródziemnego. Co na co zwracam uwagę, to jest Imperium Romanum, czyli Imperium Rzymskie. Bo jak tytuł wskazuje, Orły Rzymu, mamy komiks, który jest właśnie o tematyce Imperium Rzymskiego. Mamy to opowieść skupiona na dwóch bohaterach. Jeden z nich jest pochodzenia Germanem, a drugi jest, powiedzmy, dużo bardziej rzymskim Rzymianinem, nazwijmy to tak ogólnie rzecz biorąc. Mamy tutaj ciekawe przedstawienie sytuacji, ponieważ mamy tutaj chłopca, który zostaje troszeczkę adaptowany, wciągnięty w Imperium Rzymskim i tutaj śledzimy jego losy równolegle właśnie z tym Markiem. I oni na początku ze sobą nie przepadają, można powiedzieć, że wręcz się nie cierpią. Ale los chce, że zostają, można powiedzieć sobie, przydzieleni, dorastają dość, można powiedzieć, wspólnie. Stają się prawie że braćmi, prawie że przyjaciółmi. I to trwa, i trwa, i trwa. Mijają lata. No i cóż, dochodzi do w pewnym momencie do tego, że w Germanii, ogólnie mówiąc, bo to będzie taki skrót fabuły, ja nie będę wam opisywał, bo to nie o to chodzi. No, powiedzmy, że ideą Imperium Rzymskiego był podbój. Podbój nowych ziem, w tym wypadku Germanii. I często ta Germania była wchłaniana przez Imperium Rzymskie. Stamtąd pochodzili nowi żołnierze. Te ludy podbite, czy tereny podbite zbierały, przyjmowały pewne zwyczaje Imperium Rzymskiego i jakoś to się kręciło. Z Germanią miało być podobnie. Ale czy aby na pewno to się uda? No właśnie tutaj jest sytuacja taka, że nie do końca jesteśmy pewni, czy to się uda. Ponieważ, krótko mówiąc, w Germanii można powiedzieć, że schodzą słuchy o powstaniu. Nasi bohaterowie już są dorośli, doświadczeni przez życie, każdy po swoich przejściach i w pewnym momencie mają zostać wysłani we dwóch, oboje tam, ale Mark nie do końca się na początku pała do tej misji, ma, nazwijmy, inne plany, ale w pewnym momencie tam docierają. I tu zaczyna się prawdziwie ciekawa historia. Ponieważ przez cały komiks miałem wrażenie, zastanawiałem się, czy ci dwaj goście w końcu staną przeciwko sobie, czy nie staną. No i to jest właśnie coś, co długo nas zastanawia i moim zdaniem rozwiązanie jest ciekawe i satysfakcjonujące. Przy czym warto zaznaczyć, że jest to komiks tylko dla dorosłego czytelnika. Występuje tu po pierwsze mnóstwo przemocy i mnóstwo seksu, że tak, czyli golizny. I to jest generalnie pokazany starożytny Rzym z wszelkimi cechami, które niektórzy z nas może, którzy śledzą troszeczkę historię, mogą kojarzyć. To właśnie jest taka cecha, taki element, coś, co występowało w tym starożytnym Rzymie. No cóż jeszcze mogę powiedzieć? No oczywiście rysunki kapitalne, bo to Marini, tutaj się tego nie da, że to określę, zapomnieć, czy nie da się moim zdaniem stwierdzić, że to są byle jakie, bo to jest jednak klasa artystyczna niesamowita. Co tu jeszcze jest takiego ciekawego? Co bym powiedział? No historia kończy się ciekawie. W pewnym momencie ja się tak zacząłem zastanawiać, komu by kibicować. Każdy z głównych bohaterów, nazwijmy to, miał swoje racje, ale i każdy się mylił. I to jest fajnie. Generalnie komiks troszeczkę nam przybliży zwyczaje, bo ważna rzecz jeszcze i terminologię i w ogóle co jest w tym Imperium Rzymskim, ponieważ na końcu mamy mnóstwo wyjaśnień po prostu, słowniczka, który pozwoli nam troszeczkę skojarzyć, co oznaczają pewne elementy, bo na przykład asowie, władcy mitologii skandynawskiej,
jedna z dwóch grup bogów. No, różne rzeczy, jak się na przykład nazywa Ren po łacinie i tak dalej. Mniej więcej przedstawienie, jaka jest hierarchia Rzymian, że tak, bo nie każdy Rzymianin jest, Rzymianin robi równie. Album zawiera 5 tomów, czyli to jest integral, całą historię opowiada. Ona się kończy taka, że coś tam dalej mogłoby być i właśnie nie wiem. Nie sprawdzałem, czy tam jest jakaś kontynuacja, czy to jest wszystko. Bo moim zdaniem ta opowieść ma wstęp, rozwinięcie, zakończenie. W pewnym sensie dramatyczne, ale ma potencjał na ciąg dalszy. Ja bawiłem się bardzo dobrze. Zachęcam do wypożyczenia tego komiksu z biblioteki. Szczególnie jeżeli lubicie takie klimaty starożytne, przy czym od razu ostrzegam, to nie są Rzymianie na wesoło, jak to miało miejsce na przykład w Asterixie. Owszem, niektóre cechy czy schematy postępowania się zgadzają. Legiony rzymskie, budowanie obozów, forma powiedzmy spożywania posiłków, to się zgadza. Ale generalnie jakbym miał powiedzieć, czego tu jest jeszcze dużo, to jest właśnie takiego hedonizmu, który jest momentami wręcz zaskakujący jak dla nas żyjących w XXI wieku. Tak jak mówiłem, zachęcam do odwiedzenia biblioteki. Wypożyczcie, jeżeli Was interesują Orły Rzymu. Ja z lektury jestem zadowolony. Nie jest to może najlepszy komiks, jaki w życiu przeczytałem, ale na pewno warty uwagi. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Cześć.